Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 31 odcinek naszej przygody z Ghost of Tsushima. Spójrzmy na mapkę, pokażę wam co się dzieje. Tak właśnie przemierzałem sobie mapkę w poszukiwaniu planu na ten odcinek. No i zauważyłem, że na południu mamy nową opowieść mityczną. Klątwa Uchitsunego. Muzyk z Hiyoshi recytuje mit o łuku Uchitsunego. Powinienem posłuchać jego opowieści. Jest to opowieść, za którą dostaniemy długi łuk, czyli nowy łuk, nowe wyposażenie naszego bohatera oraz wybuchowe strzały, czyli no, ekwipunek, który na pewno nam się przyda chodź, w dalszej panie, grze. Historia Uchitsunego czeka. No to posłuchajmy tej legendy. Dawno temu pałac cesarski nawiedzał skrzydlaty demon. Władca posłał po Uchitsunego, najsłynniejszego wtedy łucznika, który władał bronią pobłogosławioną przez Kami. Kiedy demon powrócił, Uchitsune był gotów. Dzięki swemu łukowi strzelał celniej i dalej niż ktokolwiek inny w całej Japonii. Wypuścił pojedynczą strzałę, która przebiła serce demona. Gdy ten padł, ostatnim tchnieniem zdążył przekląć Uchitsunego. Wkrótce Uchitsune zaczął widzieć go wszędzie. Jego legendarny łuk nigdy nie chybiał. Lecz każdemu trafieniu towarzyszył wyraźnie ludzki krzyk. Znaleziono go, podążając za śladem ciał. Wielu chciało go zgładzić, ale cesarz zlitował się nad Uchitsunem. Łucznika wygnano na Tsushimę, gdzie lata później zmarł, samotny i zapomniany niemal przez wszystkich. Łuk pogromcy demonów pozostał po jego śmierci w ukryciu. Niektórzy mówią, że czeka na godnego mistrza, inni, że wciąż ciąży na nim klątwa demona. No to my zajmiemy się znalezieniem tego łuku. No jestem bardzo ciekaw, czy jest jakaś klątwa na nim, no ale chyba nie. Jak dostaniemy ten łuk, to po prostu będzie nasza nowa broń i tyle, nie? Przeklęty czy nie, to musi być potężny łuk. Uważaj, mój panie. Łuk wzbudza mrok w tych, którzy go szukają. Będę pamiętać. Tylko gdzie mam zacząć poszukiwania? Aby uspokoić umysł, Uchitsune często spacerował wybrzeżem. Uwielbiał tamtejsze niebieskie hortensje. Może okażą się wskazówką. Czyli co, szukamy hortensji? Poszukaj niebieskich kwiatów na wybrzeżu Hiyoshi. No dobra, 120 metrów stąd, niedaleko. Okej, czyli w tym kierunku. Dobra, pójdźmy za hortensjami. Okej, czyli jesteśmy już prawie na miejscu. No i co, tam będziemy szukać, nie wiem, jakichś śladów? Ciekawy, bardzo jestem ciekawy. Poszukaj niebieskich kwiatów. O, dobra. Widzimy je. Niebieskie hortensje, jak wspominał Grajek. Muszę być blisko. Podążaj za niebieskimi kwiatami. Okej. Okay. Tylko w którą stronę? No chyba w stronę tą, gdzie jest ich coraz więcej. Okej. Okay. O, i tam mamy jakąś jaskinię. Dziwne. Grobowiec jest otwarty. Grobowiec. No dobra, przeciśniemy się. Przeszukaj grobowiec. No i to na pewno nie będzie takie łatwe, że sobie wejdziemy i ten łuk tutaj będzie, nie? To będzie pewnie jakaś wskazówka, kto ma ten łuk może, nie? Coś takiego. Wyspa otoczona niebieskimi kwiatami. Łuk Uchitsunego może tu być. Nie, nie wierzę, że to będzie takie łatwe. Zdobyto obraz. Tu spoczywa Uchitsune. Aha, poszukaj wyspy w Hiyoshi. Aha, czyli to ma być jakaś jaskinia w skale na wyspie, nie? Czyli dookoła woda. Okej.
co tu się dzieje z tyłu. Aha, i teraz sobie możemy tam przeskoczyć i tym sposobem wyjdziemy z tego grobowca. Tak jest, okej. Dobrze, czyli teraz mamy szukać tej wyspy. O, co się dzieje? Przeklęty łuk przynosi tylko śmierć. No, ktoś nas atakował. Nosił maskę demona Tengu, a to był strzał ostrzegawczy. Muszę pozostać czujny. Okej, no czyli... będziemy obserwowani pewnie. Dobra, pójdźmy w stronę wiatru, czyli 180 metrów stąd jeszcze, a weźmy sobie konia, dużo szybciej przejedziemy ten obszar. Ale idziemy nadal w stronę kwiatów, hortensji. Dobra, pomóżmy tutaj zabić tego niedźwiedzia. Okej, niedźwiedź zabity. O kurde. Ale pięknie siadło. Dawać skórę. Zbawo, Kage! No i co, jedziemy dalej. Okej, jakoś na to wybrzeże musimy się dostać. Jesteśmy teraz nad skarpą, to mam nadzieję, że jakieś zejście tutaj będzie. A nie trzeba będzie szukać drogi naokoło. No chyba jednak trzeba. Tutaj nie widzę nigdzie zejścia. Okej, poszukamy dalej. Kurczę, tutaj też nigdzie zejścia nie widzę na sam dół. Bo jesteśmy na miejscu, nie? Zobaczmy jeszcze na mapce. A nie, to jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze spory kawał. Bo to jest całe wybrzeże. No ale mamy tutaj ewidentnie ten punkt, nie? Poszukaj wyspy w Hiyoshi. No tutaj jest gdzieś tam dalej, przed nami. Dobra, to ja tam sobie dojadę i widzimy się na miejscu. Dobrze, już jesteśmy chyba tam, gdzie powinniśmy być. Znów mamy hortensję. Pokażę wam na mapce. Jesteśmy tutaj dokładnie. Jeszcze zahaczyłem o gorące źródła na szybko, żeby zaliczyć ten punkt. No i zobaczmy, co tutaj przed nami. Przechodzimy przez bramę, no i jedziemy. Czyli podążaj za niebieskimi kwiatami. No to w sumie chyba nie tam, gdzie droga prowadzi, tylko tam, gdzie... Szybciej, Kage! Gdzie kwiaty występują. No dobra. Czyli mamy inną ścieżkę. I ona nas zaprowadzi pewnie do tej jaskini, którą widzimy na obrazie. No tak, coraz więcej kwiatów znów. Niektóre już wyblakły chyba, nie? Czy to nie? W słońcu tak się mienią. Dobra. Czy tędy przejedziemy na koniu? Powinniśmy. Najlepsze jest to, że te kwiaty tutaj cały czas są, nie? I dopiero po poznaniu tej całej historii to wszystko zaczyna mieć sens. O, jest! Dobra. Tu powinniśmy być w stanie przekroczyć wodę, a nie. To jak my się tam dostaniemy teraz? No to jest pytanie. A, no wpław przecież. No dawaj, panie Sakai. No tutaj już konia nie potrzebujemy, tak więc sobie wpław przepłyniemy. No i jesteśmy na miejscu. Przeszukaj wyspę. Czyli co, jakiś przecinek w środku, czy jakaś kolejna wskazówka? Góra otoczona niebieskimi kwiatami. Łuk Ucitsunego może tu być. Aha, i tak będziemy teraz podróżowali od zagadki do zagadki. Poszukaj góry w prefekturze Hiyoshi. Okej, okay, czyli teraz gdzieś tutaj będziemy szukać. Przeszukaj góry. Dojo, aha, nie możemy skorzystać z szybkiej podróży. No dobra, no to lecimy z powrotem. Widzimy się gdzieś, no tutaj na środku. Szukaj dalej, a Tsushima upadnie. Dość! Mów jaśniej. To twoja ostatnia szansa.
Zostaw ten łuk! Czyli znów zostaliśmy zaatakowani. Aha, i w sumie tyle. No dobra, idziemy na miejsce. Dobra, wracam w tym momencie, bo chyba w oddali już widzimy te niebieskie kwiaty. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Ja tutaj po drodze jeszcze znalazłem, znaczy wpadłem na oddział mongolski. Tam uratowaliśmy pewną osobę, która nam wskazała to miejsce. Mamy terytorium Mongołów, zniszczy stocznię akurat w tej części mapy, w której jeszcze nie byliśmy, prawda? No dobra, kontynuujmy na razie to zadanie, czyli podbiegnijmy sobie do tych kwiatów, no bo to jest zapewne ta góra. No i czy to będzie już ostatnie miejsce związane z tą opowieścią, czy jeszcze nie? No na razie dobrze stoimy z czasem, więc jeśli to będzie końcówka, to właściwa droga. To nam wystarczy czasu na kolejne zadanie. Może nawet sobie ogarniemy tą stocznię, o której się przed chwilką dowiedzieliśmy. O kurde. Okej, w którą stronę tutaj trzeba iść teraz? Czy się tam wspinać na górę, czy... Łuk musi być tutaj. Dobra, uwaga, weź długi łuk, mamy go, co ty gadasz? I zaraz go pewnie użyjemy na tego atakującego nas gościa. Łuk Utsunego. O, chyba jednak jest przeklęty. Gdzie ja jestem? Łuk jest przeklęty. Do końca swych dni będziesz widział tylko śmierć. Aha, czyli tutaj będzie pojedynek. Pojedynek z demonem zaklętym w łuku. No to grubo. Czy znów będziemy mieli tą samą animację pojedynku? No chyba niestety tak. Ładnie się broni. Pięknie, dostał. Ale doskonale. Teraz nie ma żadnej obrony. Musimy to wykorzystać. Najpierw wypędzę Mongołów z ojczyzny. Potem pomyślę o klątwie. Ajajaj. Doskonale, połowę zdrowia już mu wzięliśmy. Zobaczysz, temu cię nawiedzi. Dajemy radę, myślę. Już niewiele zostało. Ale potrzebowałbym jeszcze perfekcyjnego bloku jednego. Tak jest! Jak na zawołanie. No dobra, pokonaliśmy demona zaklętego w łuku. Klątwa Utsunego. Chyba pozbyliśmy się go. No to wracamy, klątwa Utsunego, zadanie zaliczone. Dobra, mamy jeszcze sporo czasu na kolejne zadanie, super. Zbijamy punkt techniki, no to sobie może wydajmy te dwa punkty. No jesteśmy już prawie w połowie kolejnej legendy. Długi łuk, wysokie obrażenia i przybliżenie przy długim czasie naciągnięcia i braku możliwości celowania podczas kucania. Dobra, czyli co? No jest to w tym momencie gorszy łuk od naszego krótkiego, ale
Obrażenia, zobaczcie, mimo szybkości naciągnięcia, zasięgu, chociaż zasięg taki sam, stabilność dużo mniejsza, bo krótki łuk mamy już prawie ulepszony na maksa, ale zaczniemy sobie ulepszać długi łuk i on się okaże na pewno lepszy. No dobra, na razie, o właśnie, zobaczcie, jaki piękny to będzie łuk. To na razie biegajmy z tym długim nowym łukiem. I wybuchowa strzała, amunicja do długiego łuku wybucha tuż po uderzeniu, podpalając pobliskie osoby. Dobra, świetnie. Aha, czyli ja sobie i tak tutaj mogę na zmianę zmieniać łuk i możemy zmieniać, jakie strzały chcemy. Czyli w krótkim mamy płonące strzały, a w długim mamy wybuchowe. Dobra, elegancko. I to też jest ciężka strzała. Ciężkie strzały potrafią przebijać hełmy i zabijać opancerzonych wrogów. Cudownie. Dobra, myślę, że spoko opcja z tym łukiem, spoko opcja z tą misją. Dobrze, że ją zrobiliśmy. Okej, zajrzyjmy sobie teraz do mapki i co zrobimy? No to ja myślę, że jeśli mamy tą stocznię do zrobienia, no to sobie ją teraz ogarnijmy. A, i dostaniemy jeszcze jeden punkt techniki i wtedy, myślę, wydamy wszystkie trzy. Zbliżamy się już do stoczni, do wejścia do niej. Okej, czy od razu rozpoczynamy od prowokacji? A, pokaż, dawaj. Na co cię stać! A czemu nie? No, w końcu. Pięknie, dzięki tej prowokacji też wszystkie punkty Harku Ducha ogarnęliśmy, czyli uwolnij sokoły, pozbądź się generała w obozie wojskowym, odzyskaj chorągwie i dodatkowo zabij wroga niebiańskim ciosem. Aha, no tak, niebiański cios to było to. Tak jest, okej. No to ogarniemy to. Spróbujemy też tego nowego łuku. Cyk. Tylko że w sumie szkoda używać tej ciężkiej strzały na zwykłych przeciwników, nie? Dobrze. To tak, tutaj mamy pierwszą chorągiew. Mamy 11. O kurde, siemano panowie! Aj, nie, posuń się, kurde. Ja tutaj chciałem zmienić postawę, a mi cały czas otwierało tą skrzynkę. Wszyscy pokonani, jeszcze jakiś jeden został, dwóch. Dobra, tutaj chyba na razie wszyscy, to sobie poeksplorujmy, co macie w obozie. Czyli jeszcze raz, teraz na spokojnie już do skrzynki. Aha, i tak już ją opróżniliśmy. Jeszcze skóra. Dobra, tutaj wszystko. Tam na statek zaraz sobie pójdziemy. Co to jest? Aha! To jest pierwszy z sokołów. Proszę, nawet zwierzęta możemy ratować. Troszkę żelaza. A, muszę pamiętać o tym niebiańskim ciosie. No jeszcze chciałbym sobie sprawdzić, co tutaj się dzieje u góry. Zaraz na dół sobie zejdziemy. Proszę bardzo, mamy kolejnego sokoła. Uwolniony, troszkę żelaza. No proszę, mamy przeciwnika. I nie zdążył naciągnąć drugiej strzały. Okej, zobaczmy jeszcze, co się dzieje tam na dole. A, jeszcze mamy kilku przeciwników tam czekających, ale na razie obadamy sobie górę. Co tu było? Żelazo. Bierzemy. Czy w tym namiocie byliśmy? Chyba tak. Tutaj nic już nie ma. A nie, jednak nie. Jest żelazo. Kolejny sokół i jeszcze kilka namiotów.
zapasy kunaje maksymalne. Mamy skrzyneczkę. W środku zapasy 18. Okej, czyli co? Chyba już wszystko tutaj u góry. Można będzie wracać na dół. A czy tutaj jeszcze byliśmy? Tutaj tak, okej. Dobra. Czyli już możemy sobie schodzić. Ale którędy? Tutaj pewnie jest jakieś zejście. Dobra. Skubany, aż 3 strzały trzeba było użyć. Ej, nie trafiłem. Dobra, weźmy się już do walki. Dobrze. Jakoś tłumów tutaj nie widzę, więc na luzaczku mamy zapasy. Jest kolejna chorągiew. Dobra, czyli tutaj chyba wszystko załatwione. Idziemy dalej. No co tutaj mamy? Zapasy. No jak coś mamy zaraz po drodze, no to aż żal tego nie wziąć, nie? Okej, wbijamy na statek. A, niebiański cios, niebiański cios. Trzeba o tym pamiętać. To teraz może spróbuję. Przy okazji tego przeciwnika. Dobrze, zabity. Trzecia chorągiew. 13 już w sumie. Aha, tędy też możemy później sobie tam skoczyć. To zaraz. Czyli pozbądź się generała. I ta chorągiew pewnie będzie też w jego biurze. Czy tam w jego kajucie. Świetnie. Czy ktoś jeszcze tutaj na dole jest? Tutaj mamy chorągiew, jeszcze jest przeciwnik. No to łukiem go załatwimy. O, ktoś się zorientował. Może coś się dzieje? Aha. O, dobra, to może teraz weźmiemy sobie długi łuk. Kurde, już mnie zauważyli. Okej. I teraz. Pięknie. Tak jest, jeszcze raz w główeczkę. Cyk, o to chodzi. To jest nasza nowa broń. Nasz nowy łuk. Dobra, czyli co, ten kapitan pokonany. No to ostatnia chorągiew. Co, będzie tutaj na górze? A nie. A, jest, okej. Zniszcz zapas czarnego prochu, no to jeszcze ten czarny proch trzeba będzie znaleźć. Czy to będzie właśnie teraz u góry? A, nie, z drugiej strony kadłubu. Chyba nawet nie musimy się przejmować resztą Mongołów. Wystarczy podpalić i to chyba będzie wszystko. Tak jest. Już nawet nieważne, czy ktoś tam został, czy nie. Mamy misję zaliczoną. Zniszcz stocznie. A, czyli tutaj nawet nikt się nie będzie osiedlał. I mamy właśnie trzeci punkt techniki. I chyba jeszcze czwarty jako nagrodę za to zadanie. Powinno wpaść, myślę. Czyli 4 punkty techniki. Bardzo dobrze. Tak jest. 2 jeszcze sztabki złota. No to kurczę, już całkiem dobrze sobie radzimy, myślę, jako
wojownik ninja jako samuraj. No dobra, wstajemy panowie, wstajemy. Kurde, sobie pospał. Za długo troszeczkę. 5 minut. Dobra, weźmiemy sobie te punkty techniki, teraz wydamy. Czyli co, idziemy chyba dalej w postawę. Chociaż tutaj też ciekawe rzeczy pewnie będą. Broń ducha, to może nie, ale techniki adaptacji. Wydłużona seria prowokacji. Po udanej prowokacji dwóch wrogów rzuci się na ciebie, wystawiając się na zabójczy cios. Aha, czyli dwóch, a nie jeden. Dobra, czyli w sumie trzech będzie można się pozbyć. Tymczasowo spowalniasz czas, aby móc dokładniej celować. To przy celowaniu po prostu. No dobra, niech będzie. Aha, czyli to kosztowało dwa punkty, to mamy jeszcze jeden. Skróć czas odnowienia koncentracji o 15%. Skrytobójstwo, przetocz się tuż przed lądowaniem, aby uniknąć obrażeń od upadku. Bezpieczne lądowanie. O, to też jest, kurczę, dobre. Dalekie słyszenie. Dobra, wezmę sobie bezpieczne lądowanie. Fiona robi przewrót lądując. Złodziejska sztuczka. Okej, czyli to mamy już zaliczone. Cały obszar mamy dodany. Dobra, te nieodkryte lokacje to sobie... Albo dobra, niewiele czasu nam zostało, no to może ogarnijmy sobie je dwie, chociaż nie, bo to większość z tego to jest tak nudna, że już tego nie będziemy robić. No ale w sumie żadnego zadania też już nie rozpoczniemy. No dobra, no to ogarnijmy sobie, a może to będzie coś ciekawego, zobaczymy. Tylko teraz pytanie, czy lepiej na koniu? Tak, zawsze lepiej na koniu. Muszę wychodzić z takiego założenia. Przejdziemy przez to. No tak, teraz wszystko tutaj spalone. A, to jest bajarz legend. No z tym bajarzem też trzeba będzie kiedyś spróbować. Ale to może najpierw poczekamy sobie na przejście całej gry i wtedy zobaczymy, o co w tym chodzi. No dobrze, czyli to mamy załatwione. No to jeszcze jeden punkcik, niedaleko bardzo. A, to w drugą stronę. No od tego dymu po spaleniu stoczni nic nie widać w pobliżu. A to też dobrze, nie? Czyli jednak to, co robimy, ma też wpływ na świat, na otaczającą nas pogodę i tak dalej. No to jest fajne akurat. O, proszę bardzo. Może się dowiemy o jakimś nowym miejscu, o jakiejś nowej misji. I teraz jeszcze jeden. No właśnie. I trzech naraz możemy się teraz pozbyć. No i pięknie. Czyli tutaj wszystko już mamy zaliczone. Dawaj na konia. Idziemy dalej. Dobry z ciebie koń. No, tym razem nie uratowaliśmy żadnego zakładnika, więc też nie miał nam kto czegoś powiedzieć. A to mamy tylko lisią norę. Tak jest. Dobra, ale teraz lis nam gdzieś zniknął. No kurczę, gdzie jest lisek? A jest! Dobra, schodzimy z konia, będziemy podróżowali za nim, bo ja nie jestem pewien, czy przy tej kapliczce nie wzrośnie nam, znaczy nie dostaniemy nowego miejsca na talizman. Więc dobra, zobaczmy sobie jeszcze właśnie tą kapliczkę i wybierzemy chyba nowy talizman. A jeśli nie, to jesteśmy bardzo blisko. Co tu się dzieje? Kolejna prowokacja. Kurczę, to może zaraz tutaj wrócę. Oni nas nie widzieli. Najpierw kapliczka, bo się boję, że mi lisek ucieknie. Dobra, jest i ona. Tak jest! Odblokowano nowe miejsce na talizman.
No to co? Ubierzemy sobie jakiś. Okej, okay, czyli mamy tak. Zadajesz dodatkowe obrażenia, gdy masz 50% zdrowia. Średnia premia do zdrowia. Otrzymujesz dodatkowe 7,5% zdrowia przy leczeniu. Zabijanie wrogów przywraca nieznaczną ilość zdrowia i zwiększony o 15% przyrost hartu ducha. No całkiem ciekawe talizmany. Dobra, to dajcie mi tutaj wybrać jakiś. No i będzie to talizman odporności 2, w średnim stopniu zmniejsza otrzymywane obrażenia. Proszę bardzo, mistrz talizmanów. Umieść talizman w każdym z 6 dostępnych miejsc. Jest to na razie 12% platyny. No chciałbym zrobić platynę w tej grze, więc jesteśmy na dobrej drodze. Dobra, to jeszcze wróćmy sobie tutaj. Zróbmy prowokację, bo tutaj chyba jest ktoś do uwolnienia. Szukacie mnie? Pierwszy. Aj kurczę! Co ty gadasz? Za późno. Za późno. Tak jest, on nawet swoich kaleczy tymi rzutami, bardzo dobrze. Okej, czy on jest na tyle mocny, żeby wykonywać postawę księżyca? Chyba tak. Dobra. No to wszyscy, czyli uwolnijmy tego jeńca i on nam chyba o czymś opowie. Pomocy! O kurde. Wszystko będzie dobrze. Nie da się przed nimi uciec. Pilnują każdej drogi, w tej i we w tej. Dlatego cię złapali? Tak. Wędrowałem drogą. A oni czaili się w pobliżu. Czekali na ofiarę. Zaszyj się w kryjówce, dopóki się ich nie pozbędę. Dobra, czyli no minimalnie dostaliśmy do nowej legendy, punktów doświadczenia. I czy to będzie tak jest? Zaktualizowano mapę, tak więc zobaczmy. Okej. Okay. Więc widzicie, po co się to robić, bo w tych właśnie terenach, gdzie nas nie było, co chwilę dostajemy jakieś nowe rzeczy. Teraz mamy stary punkt handlowy do ogarnięcia. No i to już powinna być jedna z ostatnich rzeczy na południu. Ale co, zrobiliśmy sobie dzisiaj mityczną opowieść. Ogarnęliśmy jedną z ostatnich rzeczy właśnie na południu. No i jest fajnie, nie? Mamy nowy łuk, nową broń. Nie ma lipy. Dobrze, to będzie wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki za uwagę. No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.